Koszykarki i basket ROF Rybnik z pewnością na długo zapamiętają spotkanie u siebie z AZS-em Gorzów Wielkopolski. Rybniczanki przespały początek meczu i zarówno po pierwszej połowie, jak i po końcowej syrenie przegrywały z akademiczkami zaledwie 3 punktami. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 79-76 dla gorzowianek. Zaledwie 3 punkty przesądziły o zwycięstwie gorzowskich akademiczek nad koszykarkami Basket ROW Rybnik. Zawodniczki gorzowskiego AZS-u lepiej rozpoczęły mecz, a na początku pierwszej kwarty miały one nawet 15 punktów przewagi. Dzięki skutecznej grze Agaty Gajdy rybniczanki zdołały zmniejszyć różnicę i na przerwę schodziły ze stratą jedynie 3 oczek. Aż do końca spotkania obie drużyny walczyły cios za cios, a wynik rozstrzygał się w ostatnich sekundach. Lepiej ten czas wykorzystały gorzowianki, które dzięki rzutom za 3 zapewniły sobie zwycięstwo. W rybnickiej drużynie słabo tym razem spisała się Rebeka Harris, która ustrzeliła zaledwie 2 punkty. Najlepiej dla rybniczanek punktowała w sobotę Jelena Welinowicz, autorka 30 punktów i 12 zbiórek.